ostatnio ktoś mi zarzucił, że się nie przedstawiłem. W związku z tym robię to dzisiaj. Ja nazywam się Adrian Kilar, a przed wami kolejny odcinek mojego wideobloga. Zapraszam. Czuję, że to wszystko kończy się. Chmury wciąż nad nami kłębią i zbierają się. Pada bardzo mocny deszcz twoich słów, co nigdy nie powinny paść. Dzisiaj jestem w Gorlicach. To jest miasto położone w Beskidzie Niskim, południowo-wschodnia Małopolska. Tutaj się wychowałem, tutaj spędziłem... To jest bardzo urokliwe miasto, ale dużo ludzi stąd wyjechało. Za granicę, do innych miast, do Krakowa. Część powoli wraca, może kiedyś wrócą wszyscy. No i tak to miasto sobie tutaj żyje jakoś, powoli. Powstają jakieś sklepy, galerie, ale ludzi coraz mniej. Piękne okolice, ja tu zawsze wracam, bo to jest mój dom. Tutaj są wspomnienia wszystkie, jeżeli chodzi o dzieciństwo, szkołę. Każdy ma chyba taką swoją małą ojczyznę, do której wraca, mówiąc wracam do domu. Myśli o tym miejscu. To nie będzie taki odcinek pokazujący Gorlice, ale chodźcie, pokażę wam coś. Przejdźmy się po rynku. Może coś was zaciekawi. Moje liceum. Imienia Marcina Kromera w Gorlicach. Stuletnie liceum. Dostałem się tutaj na kierunek matematyczno-fizyczno-informatyczny, dlatego że w gimnazjum byłem dobry w te klocki. Ale liceum to dało mi szybko do zrozumienia, że o naukach ścisłych wiem nie za wiele. Niegdyś piątki w gimnazjum, a w liceum trochę gorzej. Ale oceny nie są najważniejsze, pamiętajcie o tym. Przypomniał mi się pewien program, który tutaj kręciliśmy. Tutaj było pierwsze ujęcie, zobaczcie. A czy państwo wiecie, jak powstała płyta CD? Jeśli nie, to wiecie się w tym odcinku The Penetration. Razem z kumplami z liceum robiliśmy taki program rozrywkowy The Penetration, który był emitowany w telewizji gorlickiej. No, mieliśmy niezły ubaw. No, zobaczcie kawałek. No, tak to właśnie wyglądało. Jestem na rynku, to jest wieża ratuszowa w Gorlicach, tam też byliśmy. Witamy w kolejnym odcinku The Penetration. Cóż, w tym odcinku... Nie powiemy wam, jak powstała pierwsza płyta CD, ogólnie to sami nie wiemy, co będzie w tym odcinku. Dlatego lepiej go nie oglądajcie. Co moich czasów tutaj stała Tereska. Tutaj stał pomnik Tereski, a teraz jest tutaj. Związana z nią jest legenda. W 1241 roku Tatarzy napadli, otoczyli dookoła. Wydawało się, że już nic nie da się zrobić. Ale właśnie Tereska z koleżankami wpadła na pomysł, żeby pójść wieczorem do nich i upić. Tatarzy byli przyzwyczajeni do wina, a Tereska dała im okowice. To chyba jakiś mocniejszy trunek. Ci oczywiście się upili, a Tereska ucięła im głowę. Mocna kobieta. Następnego dnia, gdy reszta bandy się obudziła i zobaczyła, co się stało, zrezygnowali. No i dzięki temu miasto zostało uratowane. Ona ma takie wiadro, z którego w lecie leci woda, można się ochłodzić, napić się. A nie wiem, czy to jest w sumie woda pitna. No, to jest taki symbol trochę Gorlic. Duża część mieszkańców chce, żeby z powrotem była na głównym rynku, a nie tutaj na Maślanym, który tak naprawdę jest rynkiem takim handlowym. Tam możesz kupić na przykład masło, ser, taki tutejszy regionalny. O, tu jest muzeum regionalne.
Wiecie, koło kogo siedzę? Pewnie nie. To jest słynny chemik, aptekarz, pionier polskiego przemysłu naftowego i dzięki właśnie Ignacemu Łukasiewiczowi, bo o nim tutaj mowa i on tutaj siedzi, zapłonęła pierwsza na świecie lampa naftowa właśnie w Gorlicach. Tak, lampa naftowa. Kiedyś lampy naftowe były używane w miastach jako do rozpalania ulic, w sensie do oświetlania ulic. No, dzięki nim ruszyła gospodarka, przemysł, po prostu świat do przodu, bo można było po nocach siedzieć przy lampie i pisać, czytać, edukować się, wiele rzeczy robić. Powiem wam jeszcze jedną rzecz związaną z Gorlicami, dość ważną. Mianowicie tutaj była bitwa pod Gorlicami, o której możecie słyszeć z lekcji historii, jeżeli uważaliście. Więcej już wam nie powiem, bo chcę zostawić więcej informacji na odcinek typowo dla Gorlic. Jadę do Krakowa, bo tam jutro kręcę film ślubny. A propos filmów, rok temu kręciłem dla Jana Klimenta, to jest tancerz z Dancing with the Stars, Tańc z Gwiazdami, który wygrał ostatnią edycję. I kręciłem dla niego film ślubny i dla jego żony, Lenki. I wrzuciłem ten krótki film, trailer sam oczywiście, do YouTube'a. I już ma ponad 120 tysięcy wyświetleń, więc także strasznie się cieszę, że tyle osób to zobaczyło. I ma tak dobre opinie i lajki, i że się podoba. Jest to dla mnie też duży zaszczyt i taka pozytywna energia, że warto kręcić dla ludzi fajne rzeczy. No to zawsze będę cię kochał, chociaż ranisz, zabijasz słowami i pewnie. Jestem na miejscu. Dzięki wielkie za subskrypcje, łapki w górę, komentarze, wiadomości. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!